Moje nazwisko jest Piotr Bajm. Jestem fotografem żyjącym na Island. Zostałem zaproszony tutaj do Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie na pokazanie swoich zdjęć oraz prac w Tarnowie. Jest to moja pierwsza wystawa w Polsce. Drugim tematem naszym w Tarnowie są warsztaty z młodzieżą, którą licznie nas wczoraj, czyli w sobotę i dzisiejszy dzień w niedzielę gości i staram się pokazać w ten sposób pokazać sztukę fotografii, przybliżyć sekrety i pokazać, że fotografia to nie jest tylko dla jednej osoby czy dla osób, które są wybrane, że fotograf może być każda osoba. To, co ja też powiedziałem, najpierw poobserwować. Jak zaczniecie przyglądać, to zobaczycie, ile tych śmieci nagle jest. To też jest fajna rzecz, ale jest na przykład tam jest mokry papier i zrobi zdjęcie tak od dołu. Co robić, żeby robić ładne zdjęcia? Dużo robić. Chciałabym się nauczyć robić zdjęcia, ale czysto dla siebie. No, dużo robić. Nie umiem, po prostu nie. No, przede wszystkim dużo robić. Szukać jakiejś kompozycji, co by się chciało z tego zrobić. Może nawet jeszcze niżej zejść, bo to wtedy no niestety fotografia na tym polega, że trzeba się... Ja mam dużo zdjęć takich własnych, gdzie tylko leżę. Ktoś mi robił, moi znajomi robili mi zdjęcia, jak ja, no tak, ja znowu leżę. To jest mgła. Tu jest słońce, to jest zdjęcie robione w południe w ogóle, gdzie jest najmocniejsze słońce jest, a oprócz tego przez to właśnie, że była taka mgła, która zdefuzowała i takie mleczne mleko, zdjęcie się zrobiło, wtedy takie mleko powstaje. Też dlatego mamy na lampach błyskowych defuzory, żeby rozproszyć światło, wtedy jest rozproszone światło i to jest właśnie, tu jest najlepszy przykład właśnie rozproszonego światła tych dwóch panów na plaży, są piękna plaża, to jest jedno z najpiękniejszych w ogóle na Island. Bryły lodu, które spływają właśnie do oceanu z jeziora Yokusalon. Przykład akurat, rozmawialiśmy o śmieciach, chciałem pokazać, że co to fotografia tak samo jest. Fotografia jest też coś przekazane. Może śmieci mogą być też coś fajnym elementem. Tutaj jeden z panów fotografował właśnie na drzewie, co było bardzo fajny pomysł. Ja akurat mi się udało i to jest właśnie moment, gdzie to zdjęcie się mocne zrobiło. Właśnie śmieci tutaj, o. Zawiśnięty i w tym momencie nagle dostaje jakąś treść. Następne zdjęcie jest, jeżeli kolory w czarno-białych, w ogóle fotografia fajna jest czarno-biała. To jest ona oddaje zupełnie inne emocje. Na przykład przy tym zdjęciu, które oglądamy, gdyby one było kolorowe, to jest akurat w zimie robione zdjęcie, są kolory praktycznie na Island czarno-białe, bo to jest dużo odlawy, czyli czarnego i śniegu, to w tym momencie mamy te czarno-białe fotografie, ale przez to, że jest czarno-białą fotografią, na przykład byłoby to kolorowe, byśmy tego nie zauważyli, ale przez to, że jest właśnie czarne i białe, nagle dostajemy taki tunel blik, takie wejście, się kojarzą po prostu, takie linie się prowadzą i wydaje nam się, jakbyśmy jechali z tym samochodem. Te trzy punkty, gdzie oni się właśnie znajdują w tych miejscach, co są bardzo ważne. No nie są w połowie, to już się, ja dużo, całą serię tak zrobiłem, bo to jest wiele zrobiłem z tą bryłą, to jest dużo zdjęć właśnie z tymi bryłami, chyba pół godziny, bo to na Islandii akurat mamy tego pecha, że w zimie zachody słońca są bardzo szybko. To jest, w ciągu pół godziny nie ma już słońca. W lecie trwa to godzinami, to wtedy taki zachód słońca w lecie mniej więcej trwa 3 do 4 godzin.
I to zdjęcie wisi u współwłaściciela Microsoft. Ellen przyszedł na moją wystawę i to biorę. No, także to nie aparat, tylko oko robi. I przy tym zdjęciu nie jest dużo robione. Akurat skorzystałem tylko z filtra polaryzacyjnego, który spolaryzował światło. Mieliśmy wspaniałą okazję korzystać z warsztatu pana Piotra Bejma, który jest profesjonalnym fotografem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby to właśnie profesjonalista miał z nami kontakt i w taki sposób, kiedy możemy zadawać mu pytania, a on przekazywał nam swoją wiedzę. Każdy myśli, że znalazł coś dla siebie. Ten, kto fotografował trochę więcej i też ten, kto jednak z fotografią nie miał nic do czynienia. Bardzo nam się podobało, ponieważ było wiele praktycznych wskazówek. No i jedna z ważniejszych rzeczy, czyli ten Photoshop, na którym jeszcze się nie znamy, a teraz pan bardzo nas tym zaciekawił. Na pewno rozwiniemy się w tym kierunku. Ja mogę dodać, że mamy tutaj nowe spojrzenie, prawda, jak robić lepiej zdjęcia, prawda? Wiadomo, że każdy dąży do tego, żeby być perfekcjonalistą w robieniu zdjęć, także bardzo cenne wskazówki były przy każdym zdjęciu, że na przykład większy kadr albo z dalsze, bliższe zdjęcie robione, także to bardzo dużo tutaj daje na przyszłość i myślę, że będziemy korzystać z tych wskazówek. Świetna na pewno inicjatywa, żeby coś takiego zorganizować, jeżeli chodzi o jego fotografię. No to różne, może na pewno nie wszystkie mi się podobają, niektóre zaprzeczają temu, co on mówi, choćby odnośnie nawet i kompozycji, ale jest sporo fajnych fotografii i na pewno jest jakiś powód do inspiracji i do poszukiwań. Piotr Bejm, Centrum Sztuki Mościce, do zobaczenia.